Cześć, cześć. Trwa właśnie konkurs dla tej małej dziewczynki, tak? Konkurs, zobaczcie, jaka jest mała, ale rośnie jak na drożdżach. Rośnie jak na drożdżach. Już jesteś dwa razy większa niż jak się urodziłaś 2 tygodnie temu. Gdzie jest twoja mamunia? Gdzie jest twoja mamunia? Tutaj jest. No, mamy drugiego niemowlaczka u nas. No, mamy Delicję, małą kucynkę. I mamy ciebie, małą kózkę. No, ciekawe, jakie będziesz miała imię. Jesteś śliczniuteńka. Trochę nie chciała dać się złapać. No, nie chciałaś dać się złapać teraz, a przedtem przychodziłaś sama. A ty co tak się na mnie patrzysz? Co tak się na mnie patrzysz? Nic nie zrobię. Chciałem ją tylko pogłaskać. Bo jest taka mała i taka piękna. I mam miękkie futerko. No, jeszcze parę dni pójdziesz chyba tam do stada, bo tam druga kózka jest. W lesie czeka na was. Szuka was pomiędzy drzewami, no. Zobaczcie, jaka jest piękna. Zobaczcie, jaka piękna jest ta dziewczynka. Ma fajne tutaj takie wiszące koraliki. Nie wiem, to się nazywa. Takie drugie uszy masz, które wiszą do dołu, tak? Takie masz drugie uszy, które wiszą do dołu. Zaraz cię puszczę, poczekaj, bo się jakiś film z tobą ma, a tak dalej, wszyscy cię obejrzeli. Na pewno jak ten film pójdzie do internetu, to już będziesz miała nowe imię. Nowe imię będziesz miała, jakieś ładne. Ja mięciuteńka jesteś. Ale naprawdę, tak szybko rosną te małe zwierzaczki. Tak samo źrebaczki. Z tygodnia na tydzień są coraz większe. Proszę mamusie, ciebie, no leć. Leć, nie bój się. Leć, a przyjdź tutaj troszkę do mnie. Przyjdź troszkę do mnie tutaj, no. Idź do cycuszka i chodź tu do mnie z powrotem. No. Tam jakieś uszy widać z góry, osiołkowe. No, chodźcie tutaj, chodźcie do mnie, chodźcie. Mamy tu maleńki problem, bo mamusia ma trochę dużo mleka, a ma tylko jedną małą kózkę, a zazwyczaj rodzi się więcej. Także krótko mówiąc, ciocia Ola ma zajęcie, musi dojść ją codziennie, no. Chodźcie się jeszcze pokażcie w tym filmie, o niech sam się coś tak troszkę się udało nakręcić, ale już się chowa ta mała. W każdym razie zapraszamy teraz za 2 tygodnie na dzień otwarty 7 września w odwiedziny do kózek i do innych zwierzaków. Cześć!